Kubek Szołowcy. Witam Was dzisiaj serdecznie z niezwykle zakorkowanego Krakowa, jak widzicie na załączonym obrazku. Ale nas to nie dotyczy, bo my dzisiaj na rowerze, a jest godzina prawie 16, co oznacza, patrząc po tym, że jest wtorek, że lecimy dzisiaj na gravelową ustaweczkę do chłopaków z Bikeresu. Raz do roku musi być film z ustawki Bikeresu. Zresztą w tym roku pierwszy film to też w ogóle mój pierwszy udział w tej ustawce w tym sezonie, bo jeszcze nie byłem, bo ciągle mi nie było. Zawsze coś wypadało, więc dzisiaj dołączamy do Ryszarda i spółki i zobaczymy, jaką to dzisiaj trasę mistrzowie wytyczania gravelowych tras pod Krakowem na dzisiaj wymyślili. Więc lecimy do Bikeresu, tylko się przebijemy przez cały Kraków i czas na gravel. A przy okazji, moi drodzy, będzie to dzisiaj okazja, żeby sobie powiedzieć kilka pierwszych słów o przygodzie z oponą 45 mm w Super Sixie, bo tak się składa, że jakoś tydzień temu założyłem do gravelowych kół w Super Sixie opony o szerokości 45 mm, czyli teoretyczny max w tym rowerze. No i powiem Wam w pierwszych wrażeniach i też o tym, że ten max to naprawdę jest tylko teoretycznie, bo trochę by tu jeszcze weszło. A tak a propos korków i miasta, to jest w sumie dobre pytanie, drodzy widzowie. Jak to u Was wygląda z tą miejską komunikacją? Jesteśmy niby na rowerowym kanale, a ja na przykład nie ukrywam, że rower nie jest moim ulubionym środkiem miejskiej komunikacji, bo jest nim skuter, którym się najczęściej od wiosny do zimy przemieszczam po mieście. No i pytanko do Was, jak to u Was wygląda? Czy jesteście faktycznie tak bardzo rowerowi, że rower Wam towarzyszy cały czas, łącznie z przemieszczaniem się po mieście, czy jednak wybieracie inne środki transportu? W moim przypadku wygrywa skuter, dlatego że często muszę być w kilku różnych miejscach, przewożąc dość sporo rzeczy, a że na rowerze i tak robię te kilkanaście tysięcy kilometrów w roku, no to szczerze mówiąc, żeby nie mieć przesytu, jakoś wybieram trochę szybszą metodę komunikacji, a też wygodniejszą, jeżeli chodzi o przewożenie rzeczy, czyli właśnie ten skuter. Samochodem, jeżeli tylko nie leje, staram się nie jeździć po mieście, bo mnie po prostu zabija stanie w korkach i generalnie marnowanie czasu, ale nie ukrywam, że skuter jest numerem jeden. Ciekawe, jak to wygląda u Was. Tak to, moi drodzy, wygląda. Pamiętam, jak robiłem pierwsze wrażenia z Super Sixem. Pokazałem Wam go na kołach 36, to wiele osób pisało w komentarzach, co to za gravel z tego rowera, jak to tylko 36 mm. No, 36 to tam było, ale wiele osób nie zwróciło uwagi na to, że w tym rowerze to mieszczą się zdecydowanie szersze opony. Bo popatrzcie, jak wygląda widelec, kiedy weszła tutaj 45. To i dalej zapas miejsca jest naprawdę konkret. Gorzej jest z tyłu. Tu jest chyba taki w ogóle problem, że... problem. Pewnie część z Was zauważyła, jak na tym rowerze, na tym framesecie Lachlan Morton jeździł w różnych takich hardkorowo-gravelowych eventach i miał często tak, że miał 45 z tyłu, a z przodu miał oponę w ogóle z MTBK, z 29era, taką chyba nawet 2.0 albo 2.10. No i faktycznie tak to wychodzi, bo tutaj 45 zostawia nam bardzo dużo miejsca, natomiast z tyłu tego miejsca jest zdecydowanie mniej. Ja bym już do tyłu szerszej opony nie pakował. Co w sumie ma jakiś sens, no ma być to też opona napędowa, więc lepiej, żeby nie była jakaś super szeroka, żeby tych oporów nie generowała większych. Natomiast z przodu dla komfortu można tutaj wrzucić jeszcze szerszą oponę na niskim ciśnieniu. To są w ogóle Pirelli Cinturato Gravel RC, czyli to taka wyścigowa wersja Cinturato. Chyba to jest w tej chwili najświeższa odmiana, jeżeli chodzi o gravelowe opony od Pirelli, czyli jest to wariant, który ma tak naprawdę bieżnik troszkę mniejszy na środku, trochę bardziej agresywny na bokach. Porównując to z oponami, na których najczęściej jeżdżę, czyli na Challenge Getaway gravelowych, to tutaj ten bieżnik jest trochę bardziej masywny. W Challenge'ach on jest bardziej drobny, ale idea mniej więcej ta sama, czyli dość niski bieżnik na środku, ale jednak jest ten bieżnik na środku, to nie jest slick na środku i trochę bardziej agresywne ząbki na bokach. Tak te opony wyglądają, oczywiście zalane wszystko mlekiem. Wrzuciłem tutaj tymczasowo koła, które przyszły mi z tym rowerem, ponieważ chłopaki z Evan Lighta składają mi nowy zestaw kół gravelowych, żeby pokazać coś takiego trochę lżejszego i innego, kiedy road-offy 45 poszły do roweru Kasi. Więc tymczasowo wrzuciłem koła, które były z tym rowerem, czyli DT Swiss CR1600, czyli aluminiowe gravelowe koła. Co zauważyłem, dość wąska obręcz tutaj jest, więc też wydaje mi się, że jak wrzucę te opony na nowocześniejsze, szersze obręcze gravelowe, to też ta szerokość ostateczna opon będzie trochę większa. Jakie są pierwsze wrażenia z tymi oponami, z taką szerokością?
O dziwo jest dość szybko, natomiast nie ukrywajmy i nie wciskajmy kitu, że jest tak samo szybko jak na węższych oponach, bo nie jest. Te opony mają być bardziej komfortowe, mają być też dość odporne na przebicie, więc to czuć. Natomiast tym, co jest może dla kogoś zaskakujące, to jest to, że dla mnie bardzo czuć opory aerodynamiczne. Względem opon na przykład 36 mm, na których jeździłem, czuć, że tutaj jedzie walec, który musi też przeciąć powietrze i to po prostu słychać. Nie tylko słychać, jak opona się toczy po asfalcie, też słychać, jak rozcina powietrze. No i to jakąś tam robotę, różnicę musi robić. Ale na pewno komfort nieporównywalny. Bez żadnych wkładek, 1,5 atmosfery z przodu, 1,7 z tyłu, no to są normalne wartości. Praktycznie nie odczuwam jakiegoś dobijania, co przy 36 było już większym problemem. Więc coś za coś. Nie jest to na pewno zestaw uniwersalny, czyli na pewno nie jest to zestaw Opon Road Plus, ale faktycznie na jakąś wyrypę po gruzie to może być ciekawa opcja. Chociaż uważam, że nie jest to ostatnie słowo i spróbujemy to jeszcze do tego roweru pewnie wrzucić jakąś szerszą oponę do przodu, żeby zobaczyć, co się stanie. Ale frekwencja. Gravelowa społeczność rośnie. Nawet niektórzy na niedostosowanych pedałach przyjeżdżają. Według Grzyśka. To będą chyba jedyne momenty, w których będzie coś się dzisiaj dało nagrać, bo ustawki z chłopakami to jest klasyka galopady, więc ogólnie rzecz biorąc, patrząc po tym, że jest to shooter, więc niespecjalnie jest jak spokojnie chwycić kamerę, to fragmentów mówionych możecie się spodziewać tylko na odcinkach asfaltowych albo, nie wiem, przy czekaniu jak ktoś kapcia złapie, więc tylko GoPro ratuje przy nagrywaniu na tych ustawkach. Nie no, poczekajmy, aż dojedzie, to wtedy ruszymy. Dymkę zmieniają. Dobrze, że na tym gravelu nie ma takiej napinki. Tam była jednak kapeć? Bo... Tam był jeden kapeć. O, jest i Ryszard, dobrze. No to już chyba... Jest krew, czyli jest dobrze. Jest krew? Pierwsza krew. O, jeszcze fajną i przydatną uwagą a propos opon 45 jest to, że faktycznie w terenie są po prostu szybsze. Jednak większy balon, większy... obwód, w zasadzie po prostu większa taka pełna średnica koła już z oponą sprawia, że po prostu mniej podskakujecie na tych małych dziurach, więc faktycznie macie wrażenie, jakbyście jechali szybciej, bo koło tak nie wytraca prędkości na tych małych dziurach, ale znowu na asfalcie, no jednak też czuję, że jest wolniej, więc no nie ma co, no nie jest to złoty środek, aczkolwiek przyznaję, że na taką ustawkę jak dzisiaj, gdzie jest tego szutru bardzo dużo, często jest to gruz i jest szybko, no to dużą robotę robi większy kapel. Nie no, drodzy Państwo, jakie tu są szutrowe stosy, to ten gość, który jedzie bezpośrednio przede mną za to odpowiada, czyli Marcin. Człowiek, który zna tutaj każdy kawałek gruntu pod Krakowem. Kolarz górski przez lata i w sumie dalej, ale jest epicko. Takie właśnie są te ustawki bikeresu, czyli szutry i gaz od początku do końca. No można po prostu sobie wyjść na te 60 parę kilometrów i się totalnie wyżyć. O to chodzi. No może nie jest łatwo, nie powiedziałbym, że to jest ustawka dla początkujących, ale się wraca z satysfakcją do domu. Trochę asfaltu i 5 dych. Lekko w dół, masakra, naprawdę, nagrywanie tutaj czegoś to jest jakiś kosmos, mam w ogóle muchę rozwaloną na obiektywie. Nie mam jakiej być.
Jeśli chodzi o tempo jazdy i wrażenia, się czuję dokładnie tak jak kiedyś na tych samych trasach na maratonach MTB Czesława Langa, bo tutaj jeździliśmy i to jest mniej więcej ten sam poziom dla mnie wyrypu, także to oddaje urok tych ustawek. Ale za to patrzcie jak jest pięknie, bo no możecie sobie tutaj zobaczyć jedne z najpiękniejszych podkrakowskich widoków, które są do dostania się gravelem i MTB-kiem. No jest to coś pięknego w sumie. Dobrze, że jest szeroki kąt w GoPro, co możecie to wszystko zobaczyć, ale jest piękna. Piękna późna wiosna. Tam są balice, jak widać na zewnętrznym obrazku. Nie możemy wam bardziej pokazać, gdzie jest lotnisko. Bardziej się nie da. Ale jest widoczek, ale są warunki. Kto tę trasę dzisiaj rysował? Ten co zawsze? Tylko jest jeden, który rysuje. Rysownik, artysta. No jest po prostu na 5 z plusem. Ale myślałem, że pojedziemy na krzyż widokowy. Romana nie było, nie zabrał nas. A właśnie, Roman nas nie zabrał. Każdy swój krzyż niesie sam. Ale idzie gazik na koniec. Ale jest komu zjeżdżać. To jest co nagrywać na zjazdach. Też szkoda, że światło jest jakie jest. Z filtrem ND GoPro trochę nie ogarnia takich warunków, ale myślę, że dynamika i wrażenia są za to przednie. To nie jest ustawka, dokładnie. Tak? Mamy przejechane ile? 54 km, średnia 26. Nie dużo. Kurde. Max tylko 50 na godzinę. Zdecydowanie mniejsza niż kiedyś ta słynna. W zeszłym tygodniu to było 82, ten VMAX. Kiedyś to było. Teraz to nie ma. Ale fajnie się dobraliście. Dwa luki po prawej i Team Bianchi po lewej. Tak. Ogólnie. Bianchi, tymczasem w niezwykle romantycznym miejscu. Stała się rzecz straszna. Na podjeździe. Teraz lubię takie widoki, to jest jak na polski budowie autostrady, nie? Tak, klasyk, no. Bóg ale robi... na podjeździe, chłopaki? Długo będziecie to zmieniać? Za szybko podjeżdżali. A bo teraz trzeba zacząć rozmawiać o jedzeniu albo coś takiego właśnie. Masz ale pizza. Bym zjadł pizzkę. A pan Włoch już rozpalił piec. No, już no, ten, już kręci. Już kręci ciastem. Tędy zjedziemy sygnał. To że... Rysiu, a. Jakie masz opony, że się nie przebiły w przeciwieństwie do pan swoich kolegów? Mam na błoto mixty markowe. Pirelli. Markowe. Markowe. A nie masz RC? Nie. A czemu u ciebie RC jest twoje, czerwone? To są jakieś te wzmocnione? To jest Racing Challenge. Challenge. Nie, rozcięcia na boku ci nie załada. Jest ryszardowa fura, moi drodzy. Chcecie zobaczyć ryszardową furę? Rysiu, zrobisz w końcu na swoim kanale bike check swojego roweru? Ale którego? Którego? Zrób. Wejdźcie sobie, Ryszard. Ryszard, ja jeszcze pamiętam, jak rok temu mówiłeś, że sprzedajesz gravela i w ogóle już nie jeździsz na gravelu. No i sprzedałem i kupiłem fula. I od tego jeszcze czasu... jednego gravela. Od tego czasu Ryszard założył kanał na YouTubie, był na Ultra i jeździ cały czas na gravelu. No, tak to właśnie wygląda. Jeszcze MTB zaliczę. Jeszcze tak, no. Jeszcze chłopaki go zarazili MTB, ale głównie jest gravelowy Ryszard. Brakuje mi ten miejsca na ścianie. Najważniejsze, że dalej Włochy. To się nie zmieniło. Włochy, Hiszpan i Francuz. Takie mam trio.
sumie nie będzie bardziej kulturalnego zakończenia, więc niech się wszystko zakończy pizzą. Ja już zjadłem pół pizzy, ale dopiero wyciągasz do znowu. Dokładnie. Ale Rysiu, ale to było przez 27 sekund, więc wiesz, kiedy miałem to wyjąć. No to moi drodzy, kończymy tę gravelową przygodę. Jeżeli chodzi o temat opon, to wybaczcie, jeżeli dzisiaj nie było zbyt wielu szczegółowych informacji, ale urok tych eventów raczej nie sprzyja logicznemu myśleniu i też artykułowaniu tych myśli w jakiś taki przesadnie składny sposób. Więc oczywiście do opon wrócimy, podsumowanie ich testu będzie, jak testu każdego produktu gdzieś tam na Bike Show się pojawił. A sama ustawka jest po prostu zajebista, więc sobie kiedyś na nią wpadnijcie, bo jest super klimat, trasy są przepiękne i naprawdę można się zmęczyć. Więc zapraszamy na wtoreczki z Bikeresem gravelowe w Krakowie. I co? Do zobaczenia!